Hej kochani, z tej strony Monika Kociołek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Stylizacje z widzami i jest to edycja jesienna. Pamiętajcie, że filmy są 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, także zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. Chodźcie, lecimy poznać uczestniczki. Dobra, jesteśmy już w galerii i mam tutaj moją tajemniczą skrzynkę. Ten odcinek to jest jesieniarska edycja. Właśnie, bo dziewczyny jeszcze o tym nie wiedzą. W tamtym odcinku, nie wiem czy oglądałyście, losowaliśmy kategorie typu Barbie, lata 90, a tutaj będą kolory po prostu. Wybrałam temat jesieniarski, jestem bardzo ciekawa, jak dziewczyny sobie poradzą, bo wydaje mi się, że w tym klimacie można zrobić naprawdę fajne stylówki. Ja na przykład bardzo polubiłam w tym roku jesień i stałam się chyba jesieniarą, także nie mogę się doczekać. Dobra, ja mam kolor brązowy i szukam teraz czegoś mojego stylu. Szczerze wam powiem, nie jest łatwo z żółtym. Głównie są czarne kolory. Złapałam się z dziewczynami i próbujemy znaleźć jakiś sklep, więc robimy sobie mini sojusz. Testujemy z... jak to się nazywa? Pumpkin Spice Latte, jesieniarską kawkę ze Starbucksa. To jest cynamon na górze. Ja kocham cynamon. Mam 4 minuty. Znalazłam sweter. Jest brzydki jak nieszczęście ten sweter, ale to była naprawdę jedyna rzecz chyba w całej tej galerii, która była pomarańczowa. Tak, kochani, zostały 2 minuty. Bierzemy te spodnie i sweter. O! Idzie pierwsza! Na sweter z żółtym. Przyszłam tyle sklepu. Tak? Ale wiesz, że się zrobiłeś tak. Mamy nagrane. Jak zapisz jakie budżety byłaś? Podróby, a główka zajebiście. Wybaczam. Zakupy zrobione, zmieściłam się w budżecie. Niestety musiałam zrezygnować z czapki z Daszkiem, ale miejmy nadzieję, że stylizacja będzie okej. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo spóźnione. Co to za spóźnienie? 15 minut, znalazłam jedną pomarańczową rzecz. Dobra, kupiłam parę rzeczy, jeszcze muszę dobyć jakieś biżuterię, jakieś dodatki. Co to za spóźnienie? Przepraszam, nie ma nic pomarańczowego. Naprawdę. Dziewczyny się spóźniają i są po czasie już minut. Pół godziny. Co to za spóźnienie? Przepraszam bardzo, były kolejki, tak? Przepraszam. Kolejna zguba. Nie jest tak łatwo znaleźć pomarańczowe rzeczy. Dałam im 20 minut na stworzenie stylówek. Wydaje mi się, że to jest taki optymalny czas. Niektóre dziewczyny nawet się spóźniły 40 minut, więc tak naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić, bo jest to trochę nie fair w stosunku do innych dziewczyn, które się spóźniły 5. Ale mam nadzieję, że przez to, że tyle się spóźniły, te stylówki po prostu będą przepiękne. Dobra, jesteśmy już w studiu i gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest... Hejka! No, chyba najwięcej ludzi pisało właśnie o tobie, żeby wziąć na drugi odcinek ciebie, no. No wydaje mi się, że ty się tak spoko ubierasz, tak. Mój ubiór zależy tak naprawdę tylko od mojego humoru, czy mi się chce ładnie ogarniać, czy nie. Ale dzisiaj jako, że poprosiłaś mnie, żebym była ubrana ładnie, no to jest tam ładnie, ale czasami na przykład jak idę z psem, to wyglądam jak no. Ja też! Tak. Ja na co dzień ogólnie chodzę trochę jak menel, a czasem jak muszę iść na nagrywki, czy coś, to się odwalam. A więc zapraszamy pierwszą uczestniczkę. No i widzisz, patrz ile tutaj jest dodatków, no nie? Ej, to mi się podoba. Hej, jestem Weronika. Niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć, na przykład z Goatsów, gdzie wygrałam jeden z odcinków randkowych. Ale ona była ostatnia, ona się najbardziej spóźniła. Bardzo długo czekałam, walczyłam o te okulary, bo nie miały metki. I walczyłam, pani kierownik musiała przyjść. Ale no dobrze, no ja miałam kolor pomarańczowy, ciężko jest obronić kolor pomarańczowy, no bo te sweterki no nie do końca tak mi leżały, więc stwierdziłam, że dobra, pójdę w dodatki, ale no zachowam tą jesień i właśnie no ten sweterek to mi się mega kojarzy z jesienią, do tego tak podobne buty. A też mam! No to jest w ogóle stylowa z Pinteresta, bardzo mi się spodobała, ale jeżeli chodzi o dodatki, to jest moja inwencja twórcza. Ja tak subiektywnie teraz powiem bardzo, bo ja bardzo lubię takie swetry w ogóle, albo żeby były crop topami, albo lubię je całe wkładać do spodni. Wtedy jest bardziej sylwetka, jest taka, w sensie, że widać talię i tak dalej, ale i tak fajnie, że wsadziłaś to w jedną stronę, a nie wyciągnęłaś całkowicie. Bo gdybyś wtedy wyciągnęła całkowicie, to wtedy się gubi te proporcje fajne, a masz fajne wysokie spodnie z wysokim stanem. Mi się, powiem ci szczerze, akurat tak mega podoba, ale spróbujmy zrobić, że cały, ale też fajnie, też fajnie, też fajnie. Widzisz? I od razu widać talię i sylwetkę i tak masz dłuższe nogi. Ja bym na przykład zamiast tych okularów, bo one mi się akurat tak tutaj średnio podobają, bym wzięła właśnie biżuterię. Biżu, no nie? Ale w sumie, gdybyś miała buty na obcasie w takim kolorze jak tu rybka, to ja bym ci dała 10 na 10, totalnie, no. Ale ciężko, w takim pomarańczowym to już w ogóle teraz bardzo ciężko znaleźć. A w ogóle widzisz, że to jest to, co wygrała z Kasprem Błońskim Radkiem Jachać? Tak? W sumie też bym wzięła, nie? 3-4. Dziękuję bardzo. 9 ode mnie. Ode mnie 7.
Dobra, dzięki. Dzięki. Ciekawe, czy będzie taka stylówka, gdzie damy 10 na 10, w ogóle będzie wow i w ogóle nie wiem. Dobra. Cześć, jestem Marta, mam 26 lat, pochodzę z Płocka. Dzisiejsze wyzwanie było naprawdę prawdziwym dla mnie testem. Ja od razu powiem i widziałam cię bez tego paska i uważam, że było dużo lepiej. Uważam, że ten pasek tutaj trochę psuje, jest tak za ciężko, bo ta stylówka była właśnie taka dziewczęca z tym sweterkiem, co mi się mega podobało, a ten pasek mi tutaj tak troszkę to zepsuł. Chciałam trochę to właśnie tak połączyć z butami, żeby troszeczkę nawiązać do tego czarnego akcentu, no bo tam żółty by źle wyglądał na pewno, tak myślę. A weź zdejmij ten pasek. No i uważam, że to już dużo lepiej, bez tego paska, jakoś mi nie pasował. Moim zdaniem powinnaś mieć pod spodem spódniczkę. Wiesz, o co chodzi, ja bym na przykład cię zobaczyła na ulicy, pomyślałam, boże, ona wyszła bez spodni, no nie, że same majtki ma pod spodem. Ale ogólnie zamysł mi się podoba. Ja bym też ten sweter wzięła większy, żeby był jeszcze taki bardziej oversize. Tak, tak. To jest największy rozmiar, jaki był, w kolorze żółtym oczywiście. Jest jesieniarsko? No, można powiedzieć, jest, że jest. 3, 4. Super, szósteczka, dziękuję. Ja teraz pomyślałam o szóstce. Tak, bo 5 to jest za mało, bo to... Powyżej średniej? Tak. Ale też nie jakoś top. Dziękuję bardzo za szósteczkę. I masz bardzo ładne włosy ogólnie. Dziękuję. Świeżo malowane. No. Dziękujemy bardzo. Okej, okay. Wow, dobra. Cześć, nazywam się Klaudia, mam 22 lata, lubię modę, ogólnie takie artystyczne rzeczy. To jest mój outfit. Tak bardziej taką pogodę cieplejszą, jesienną. No mam tak obcisłą, dopasowaną sukienkę, buty takie cięższe ogólnie, no i na górze komin i taka luźna torba. Miałaś kolor brązowy. Tak. Można powiedzieć, że nawet brązowy. Mi się na przykład bardzo podoba to, co masz na głowie. No raczej bym nie dopasowała tego akurat z tą sukienką, ale jest na pewno ciekawe. Na pewno jak cię zobaczyłam, to mam takie, o kurde, spoko. Niecodzienna stylówka, myślę. A ty co myślisz? Nie no, mi się Max podoba. Ja jestem w ogóle fanką, no jakbym wstała, to byś zobaczyła, że jestem fanką w ogóle długich spódnic, długich sukienek, więc dla mnie długa sukienka obcisła to jest w ogóle świetny strój na każdą porę roku i każdą pogodę. Właśnie to jest chyba na ty trochę twój styl, bo ty bardzo często chodzisz właśnie w takich albo kompletach, albo tak, w takich właśnie sukienkach. Mi się Max podoba. Dobra, no to będziemy już, myślę, oceniać. Dobra. I Nati coś czuję, że znowu damy... Ja wyczuwam, co ty dasz. Ale chyba ja dam też to. 3, 4. A? Dzięki. No, ja tutaj 7. Dobra, dziękujemy. Dzięki. Cześć, nazywam się Natalia, mam 19 lat i jestem z Warszawy. Witamy. Możesz coś opowiedzieć o swojej stylówce? Dlaczego taka? Taka, bo był potrzebny kolor żółty. No i trochę był problem z tym żółtym, nie będę ukrywała. Ogólnie wyszło tak, gdyż kupiłam za małe spodnie, więc musiałam koszulę wziąć i... A co, że się nie dopinają po prostu? Ty, ale w sumie dobrze pokminione, nie? No. No bo ja tutaj bym wyszła i mam całe takie rozpięte, więc... Bo kupowałaś bez przymierzenia? No, bo miałam mało czasu, bo leciałam po całej galerii. A bo ty im dałaś czas jakiś specjalny tak. Na to? Aha. Ale i tak się wszyscy pospóźniali, kurde, 40 minut. Przepraszam, ja byłam pierwsza. Ale była pierwsza. I tak się spóźniłaś. Dla mnie niestety to jest tu jakby za basicowo. Moim zdaniem w tym budżecie byś dała na spokojnie radę znaleźć kilka fajnych rzeczy. Jakąś torebkę dobrać, jakąś większą biżuterię, bo jeżeli poszłaś tylko w golf i tylko jeansy, to jakbyś po prostu dobrała do tego jakąś masywną biżuterię, jakieś kolczyki, albo jakąś torebkę, taką wydziwiastą bardziej. Po prostu by to nabrało jakiegoś takiego, nie wiem, czegoś. Wiesz, o co chodzi? Tak, ja wiem, o co chodzi. A to jest takie mega nijak. 3, 4. Najniższa ocena na razie z niestety. Wszystkich. W sensie, no wiem, spodziewałam niestety. Się. No, dziękujemy ci bardzo. Dzięki. Na razie. No, szczerze mówiąc, nie jestem zadowolona z tego swojego outfitu. Wiem, że mogłam to zrobić lepiej. Ja jestem Michalina, przyjechałam z Radomia. Aktualnie studiuję w Krakowie, Bezpieczeństwo Narodowe. Ja jeszcze nigdy nie widziałam sposobu na wiązanie włosów krawatem. Ja też jest nie. Innowacyjne. No! To był pomysł na odratowanie moich zielonych butów. Ej, a ty wpadłaś na to, czy z jakąś z Pinteresta inspirację wzięłaś? Nie, po prostu wpadłam na to, znalazłam ten krawat dosłownie przy kasie. Jak stałam przy kasie, już kończyłam. Mówię, dobra, to mi odratuje te zielone buty i chyba jest okej. Ej, może to będzie jakiś nowy trend na włosy.
stylówki. Ta torebka tutaj mi bardzo to wszystko psuje, ten outfit. Ja bym na przykład takiej torebki do tej stylówki absolutnie nie założyła. W sumie teraz jak tak o tym myślę, to rzeczywiście ta torebka była straszna, że w ogóle ta torebka jest tak brzydka, ale próbowałam się zmieścić w budżecie, potrzebowałam jakichś dodatków. Ale oprócz tego, no szacun, że znalazłaś cokolwiek pomarańczowego, bo faktycznie jest ciężko w sklepach. No ciężko było. W sumie ta torebka jest taka, kurde, ona jest tak basicowa, że aż nie zwracasz na nią uwagi, ale z drugiej strony po prostu można byłoby ją, wiesz, wyrzucić totalnie, no nie? Ale gdybyś miała jakąś taką zieloną, butelkowym kolorze torebkę, to moim zdaniem by to fajnie wyglądało i fajnie by kontrastowało z tym pomarańczowym kolorem. Ja mega lubię takie plisowane spódniczki, więc ona jest bardzo ładna. No to w ogóle by się tak ubrała. Ubrałaby się tak. No. Ona w tą spódniczkę i by tańczyła. Totalnie, no, no. 3, 4. My nie zgapiamy od siebie. No nie, ale serio! Po prostu ona jest poprawna, ale nie wyróżniająca się, dlatego jest piątka u mnie. Tak, taka przeciętna. Nazywam się Dominika, jestem z Warszawy. Pojawiłam się tutaj bardzo spontanicznie, bo w nocy zobaczyłam story Mony i do niej napisałam. Także miałam kolor pomarańczowy, jak widać. Nie mogłam nic totalnie znaleźć. No, powiem ci, że bardzo bezpiecznie, basicowo. Tak, tak. Tutaj jest chyba, uważam, najbardziej basicowo, bo nie ma ani torebki, ani żadnych dodatków, jest po prostu bluzka i spodnie. Kurde! Tegoś tu brakuje. Tegoś brakuje zdecydowanie. Ale sweter ładny. No mi się tak średnio podoba. A mi siedzi właśnie, bo jest to, o bo czym mówiłam. Tak. To mi się podoba. Jest okej, jest po prostu tak bardzo właśnie, tak jak Nati powiedziała, bezpiecznie i to jest pewnie taka stylówka. Ja bym na przykład się tak ubrała, gdybym miała wyjść sobie do sklepu gdzieś na zakupy. No to po prostu bym założyła sweterek, spodnie jakieś i tyle, ale czy to jest coś takiego wow, czy jest jakiś taki element, który bym powiedziała, kurde, fajny, no nie za bardzo, tak szczerze. Dobra, to może już damy ocenkę. 3, 4. 6. Okej. Że to dziękuję. No ja 3 niestety. Myślę, że ta ocena mogła być słuszna, bo mogłam coś jeszcze dobrać, ale niestety już czasowo nie zdążyłam. Ej, taki styl totalnie też jest chyba nasz. My też często ubieramy po prostu cargo spodnie, jakiś zwykły topik i ten niższy polar, przecież ty takie kiedyś nosiłaś. Tak, ale teraz już mi się znudziły cargo spodnie, dlatego teraz przerzuciłam się na spódnicę. No ja trochę też. Hejka, mam na imię Wiktoria, przyjechałam spod Olsztyna i na co dzień zajmuję się pracą w social media. Jesteś chyba pierwszą osobą, której udało się w tym budżecie kupić kurtkę. Wszystko jest kupione, oprócz biżuterii. Da się znaleźć więcej niż 3 albo 2? Da się, kurczę, no. Fakt, że zabrakło mi na przykład paru dodatków, typu na przykład jakaś torebka, coś innego, ale myślę, że i tak stylizacja wyszła bardzo fajnie. Ja lubię połączenie właśnie brązu z beżem, to jest super, więc wydaje mi się, że tak, no kolor totalnie tutaj jest idealnie, dopasowałaś się do swojej kategorii, do swojego koloru. I te buty, no też mi się mega podobają. I ta kurtka, ten polarek, super. Ja bym tylko wybrała krótszą kurtkę. Mi się właśnie podoba, jak to się tak trochę zlewa. Ale i tak super, że udało ci się kurtkę wziąć w tym budżecie, bo pokazałaś, że się da. 3, 4. Dziękuję bardzo. Taka codzienna stylówka, fajna. Dziękujemy. Wow! Nazywam się Amelia. Ja aktualnie właśnie mam wykłady, ale no, są rzeczy ważne i ważniejsze. No, interesuję się modą, powiedzmy. No i w końcu jest to, co chciałam. No ej, kurde, my mamy znowu takie same! Ej, to czy to mam z H&M-u? Tak, tak, za 50 zł były. Wszystko jest kupione, czy coś jest twoje? Wstążki są moje. Podoba mi się. Totalnie jesieniarsko. Kolor no miała brązowy i jest brązowo. Buty brązowe, ta kratka też trochę. Ja bym bardziej zmarszczyła tylko te ocieplacze i dałabym ten sweterek tak właśnie troszkę tutaj wyżej, żeby było więcej widać spódniczki. I dla mnie już jest idealnie. Pomysł na ten fit wzięłam z Pinteresta. Ej, wyglądasz jak baba z Pinteresta. Dziękuję. Naprawdę. Buty super, ocieplacze faktycznie trochę w dół powinny iść. Moim zdaniem ten sweterek w ogóle do środka ja bym dała. Tak też właśnie mi się podoba. Tak, wyżej, ale tak, spódniczka tak, widoczna, tak, nie? W tym przypadku akurat bym totalnie dała do środka, albo właśnie wyżej, tak. Ale tak też jest git. No i te wstążki super, bo wstążki są teraz też mega modne, ja uwielbiam. No i berecik do tych warkoczy super. I masz bardzo ładne, grube włosy w ogóle, jeżeli to są twoje. Przedłużane. Kupione, czyli moje. 3, 4. No, dzięki. Tutaj zgodne. Fajnie, bo najwięcej takich elementów, mi w ogóle za ten berecik to w ogóle kaszkiecik, berecik, nie wiem jak tam, ale w każdym razie super. Jestem niepowzięta, nie sądziłam, że wygram ten odcinek. Nie, jeszcze nie wygrałam, przepraszam. Wszystkie stylówki są dosyć basic i trochę jest mi przykro.
przykro z tego powodu, bo liczyłam na coś wow. Bardzo zapadła mi w pamięć ta torebka pomarańczowa i wydaje mi się, że to może dużo zaważyć przy wyborze zwycięzcy. Hello, dziewczyny z powrotem. No my już mamy dwie zwyciężczynie, ale najpierw może powiemy i zaczniemy w ogóle od najsłabszych według nas stylizacji, które uważamy, że trochę były niedopracowane i może trochę robione na szybko. I tutaj bym poprosiła właśnie Dominikę i Natalię. No niestety właśnie tutaj było troszeczkę za mało, wiecie, za mało tych dodatków, czegokolwiek i faktycznie mimo tego czasu, no właśnie niektóre dziewczyny tutaj jednak wydaje mi się, że może bardziej się postarały, nie wiem, ale dziękujemy wam bardzo. No to ja bym poprosiła dziewczyny w żółtym sweterku i w pomarańczowym sweterku. Jeżeli mam być szczera, to tutaj te stylówki nawet były okej, okay, mi się podobały. Ale po prostu trochę było takie niedopasowanie. Tutaj te skarpetki, tutaj te buty, tak, tak po prostu trochę było... Tutaj brak właśnie tej torebki. Tak, tak, znaczy nie, była torebka, ale taka właśnie średnia. Bardziej taki po prostu miszmasz i nie jest takie fajne, nie jest to spójne. O. Więc dziękujemy wam. I teraz... Finałowa czwórka! Tak, więc wybieramy z tej czwórki dwie osoby, które będą w jakby w ostatnim etapie tak naprawdę. Bo są dwa. Dobra, najpierw poproszę ciebie, kochana. I może, dobra, poproszę jeszcze jedną. Niech to będzie... Może ty. Okej. Okay. Nie no, spokojnie, to nie jest przypadkowe, tylko po prostu Monia dodaje dreszczyko emocji. My już wiemy, kto wygra, jak co. Tak, tak. Nie, na ty zaczynasz, bo tobie się bardzo podobała tutaj stylówka Klaudy. Bardzo mi się podobała, no ale jak wiecie, jakby wszystko zaważyło na tym, że my we dwie oceniałyśmy. Zupełnie inaczej się okazuje. Troszkę inaczej, więc no. Jakby musiałyśmy zsumować to wszystko. Dlatego z waszej dwójki tylko jedna dziewczyna przychodzi dalej i jest to... Weronika! Brawa, super stylówka. No i zostały nam dwie osoby, jedna z was przechodzi dalej, jest to... Amelia! Amelia! Dziękujemy wam bardzo, dziewczyny. Ej, w ogóle pasują do siebie. No, mi się super podobała twoja stylówka, ale jednak no tutaj musieliśmy kogoś wybrać, a tutaj ta stylówka jednak tylko kartki, ten berecik dodały tutaj bardzo dużo. Mam nadzieję, że dziewczynom, które przegrały, nie będzie przykro, ale no niestety tak to jest w różnych tego typu konkurencjach, że jedni wygrywają, a jedni niestety przegrywają. Powiem wam, że znaleźć coś w pomarańczowym, żółtym kolorze też nie jest łatwo, więc naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajnie sobie poradziły i trzymam kciuki za nasze finalistki. Liczę na to, że będzie trochę więcej ekstrawagancji w tym wszystkim, no i że w końcu będzie jakaś dziesiątka. Dobra dziewczyny, wy miałyście najładniejsze stylówki z wszystkich dziewczyn, to wy jesteście w kolejnym etapie, już w finałowym etapie. Mamy finalistki, one zrobiły naprawdę przepiękne outfity, mimo że były dosyć basicowe, to jednak dodały elementy, które sprawiły, że te stylizacje się czymś wyróżniają. Bardzo mi się to podoba i czekam na finał, czekam na finałowe stylówki. Jestem tak ciekawa, co tym razem przygotują, bo mają dużo większy budżet, dużo więcej czasu. W sumie to mają nieograniczony czas, więc liczę na coś naprawdę wow. Uwaga, czas na... Był budżet 1000 zł, więc liczymy na coś super! Dobra, zapraszamy pierwszą osobę. Wow! A więc na finałową stylówkę poszłam troszeczkę basic, szczerze mówiąc. Nie miałam już tak naprawdę pomysłu. I troszeczkę powtórzyłam właśnie mój pierwszy fit, który uważam, szczerze mówiąc, że był lepszy i on powinien być tym finałowym fitem tak naprawdę. Kurde, no fajna. Czarna, czarno-beżowo-brązowa. Następna was sukienka, no na jesień to trochę odważnie, bo może być zimno trochę. Ale czasem trzeba cierpieć, żeby być pięknym. No czasami tak, ale mi się takie satynowe sukieneczki kojarzą akurat z lat. No tak, no, no tak, wiesz, mi tak też. Letnio, że wiatr wieje, jesteś gdzieś na zakręcie i tak dalej. Znowu widzę ocieplacze, budki takie końskie, jak w sensie jak dla koniary, nie? Trochę tak, ale no, pasują, bo jest fajnie, tak, to fajnie, są takie skórkowe fajnie. Jak kurtka. Tak. I podoba mi się torebka. Fajna torebeczka, no. Tak. Teraz nie, w ogóle nie będziemy wam dawać takich ocen, bo... My się potem naradzimy. Dobra, to nic ci nie mówimy. Dobra, dziękujemy. Ej, wyostrzył mi się teraz wzrok, jak otworzyłam oczy i zauważyłam, że ta koszula jest jak taka butelkowa zieleń. Fajny ma kolor. Super w ogóle, że te spodnie są krótsze, bo to tak jakoś dodaje no? Tego czegoś, no? Nie? Fajnie koszula włożona do środka, tak. Wydłuża tu mega nogi. Tak. Kocham botki na odcasie, więc super. Pasek super, wszystko super. Kurde, fajna, super. No. Dobra, na razie nie dajemy oceny, dziękujemy ci bardzo. Ale już mamy zwycięstwo. No tak, no. Ja uważam, że totalnie. Tak, no tak, zdecydowanie. Bo na pierwsze była spoko, ale to też moim zdaniem taki dosyć
taki basic kufi. Tak, plus moim zdaniem trochę już było przekombinowane. Znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej na przykład ja bardzo dużo dziewczyn widzę właśnie w takim picie jak ta pierwsza dziewczyna. Tak, w tych kurtkach. No. Plus jeszcze ta sukienka, która uważam, że nie była adekwatna w ogóle do tej pory roku. To nie była do końca łatwa decyzja, ze względu na to, że obie macie te stylówki bardzo fajne, ale tutaj sugerowałyśmy się trochę tym, która jest bardziej oryginalna, bo wydaje nam się, że jedna z was ma pewien element garderoby, która jest bardzo często noszona przez wiele dziewczyn. Dlatego patrzyłyśmy, kto fajnie tutaj dopasował do kategorii, którą jest jesień i czy wszystko jest spójne. No i dobra, chyba możemy to powiedzieć, że zwyciężczynią tego programu Stylizacja z Wizami, odcinek drugi, wygrywa Weronika! Kolejny odcinek, który wygrała, kurde! Wygrała Weronika. Ta koszula, piękna, ta butelkowa zieleń tak do niej pasowała. Uważam, że przepięknie w tym wyglądała. Ten outfit od razu, jak weszła, mówię, kurde, to jest to, to jest to. Stwierdziłyśmy, że wszystko tu pasuje. Naprawdę, no sama Nati mówiła, że nie ma do czego się doczepić. Tutaj jednak nie pasowała nam trochę ta spódniczka. Plus trochę ta styluka przypomina mi tą poprzednią twoją. Jest w podobnym stylu, te ocieplacze i tak dalej. A tutaj jest zupełnie coś innego. A na to liczyłyśmy w tym drugim, ale równie ważnym, ale chyba jednak trochę ważniejszym etapie, no bo tutaj jest jednak ten kulminacyjny moment i spełniłaś nasze oczekiwania. Cieszę się bardzo. Ale więc, dziękujemy wam obu oczywiście. Tak, więc gratulacje! I teraz uwaga, uwaga, mamy dla ciebie oczywiście prezent. Przygotowałyśmy z Nati dla zwycięzcy stylówkę taką dosyć bezpieczną, czyli w takich neutralnych kolorach. Mam nadzieję, że jej się spodoba, bo ja uważam, że jest przepiękna i sama bym się w taką ubrała. W ogóle sama sobie bym kupiła taką stylówkę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, kochane. Dzięki. Piękne baby. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że wygrałam. Bardzo mi się podoba picik, jaki skompletowały dla mnie Monika z Natalią. Tutaj wszystko idealnie do siebie pasuje i jestem bardzo, bardzo zadowolona. A my wam dziękujemy za oglądanie. Piszcie w komentarzu, kogo chcecie jako następnego gościa w tej serii. Dziękujemy wam dziewczyny i gratulacje tobie. A my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!